drogie błogosławione dzieciątko, mówię do ciebie teraz słowa mądrości, boskości i miłości. Słuchaj mojego głosu, gdy dzielę się z tobą prawdami. Mój synu, chcę, abyś zrozumiał cały swój ból i twoje problemy, z którymi się borykasz. Nie pozwól tym bólom te problemy cię pochłonąć. Zamiast tego szukaj rozwiązań i uwolnij z twoich rąk i dostarczaj w moich. Ponieważ dałem ci siłę i mądrość, aby wygrać na tym świecie i chcę ci powiedzieć, że wielu ludzi nie skupia się na tobie. Zostajecie w tle, bo zapominają o tych, którzy wiernie stali u waszego boku od nich. Ale chcę, żebyś wiedział, że nie wszyscy zostaną na twojej drodze. Niektórzy ludzie przechodzą przez twoje życie, aby nauczyć cię wartościowych rzeczy, lekcji i przekazać mądrość. Moje dziecko, przyjmij te lekcje i pielęgnuj wspomnienia, ponieważ będą cię kształtować w miarę upływu czasu. Zobaczysz ludzi, którzy cię krzywdzą i ranią. Wybierz inną drogę, odetchnij, ufając Bogu to wszystko, czego potrzebujesz. Bóg się tobą zaopiekuje. Pozwól zwyciężyć mojej boskiej sprawiedliwości. I że wasza wiara i wasza modlitwa są pokarmem, który podtrzymuje waszą drogą duszę. W ten sposób ja jako ojciec i ty jako syn będziemy żyli związani ze sobą w jednej komunii modlitwy. Będziecie mówić do mnie, a ja odpowiem wam moimi błogosławieństwami, więc przyjmijcie wiarę jako fundament i niech wasze modlitwy staną się sanktuarium, w którym wasza dusza znajdzie ukojenie. A jeśli ta wiadomość dotarła do twojego serca, zapraszam do odpowiedzi amen w komentarzach. Czyniąc to, otwierasz drzwi do mojego obfitego błogosławieństwa w swoim życiu. Przyjmij mądrość, która go otacza, oferuje i wiem, że zawsze jestem przy tobie, prowadząc cię przez życie pełne celu, radości i miłości. I niech wasza wiara będzie niezłomna, wasze modlitwy będą most miłości do mnie. Moja boska łaska niech będzie z tobą na każdym kroku. Amen. Miłego dnia.